Został nam jeszcze jeden skręt w lewo z zajęciem lewego pasa i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten. I dokończymy sobie zawracanie, odwieziemy Darka i ten, a my sobie zakończymy manewr. Ale zrobimy jeszcze prezentację całego. Dobra, ale to sobie stajemy gdzieś na stacji, czy gdzieś. No bo jednym dzień, no. Tylko żebyśmy to... Ostatni przypadek, gdy przy skręcie będziemy zajmować nie prawy, ale lewy pas. I tutaj będziemy sobie skręcać w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Poszukamy sobie lewego pasa. I wjedziemy. I tutaj analogicznie jak na poprzednim skrzyżowaniu, za skrzyżowaniem będzie linia ciągła. I na tej linii ciągłej, tą linię ciągłą nie możemy przekraczać i dopiero na prawy pas będziemy zjeżdżali za przejściem dla pieszych. I tak jak poprzednio musimy pamiętać, że tylko my będziemy jechali zgodnie z przepisami i ci inni użytkownicy najczęściej będą przecinali tą linię i mogą nas zaskoczyć z prawej strony, więc największą uwagę trzeba poświęcić po skręcie, żeby wracając na prawy pas nie dokonać wymuszenia na innych. To, że oni przecięli nieprzepisowo tą linię ciągłą, to jest fakt, ale jeżeli już zajmują swój pas, to zajmują i wtedy my jesteśmy obowiązani ustąpić im pierwszeństwa, wjeżdżając na ten pas. Ich pas. I za chwilę nam zapali się światełko, sygnalizator kierunkowy do skrętu w lewo. I jedziemy. I tutaj znaki poziome wyznaczają nam, jak mamy jechać. Widzimy linię ciągłą, ustawiamy się na lewym pasie i kierunkowskaz w prawo i uciekamy na prawy pas, patrząc w prawe, uważnie w prawe lusterko, czy nas nikt nie zeskakuje. Wyjątkowo ten gość za nami pojechał zgodnie z przepisami. I to było ostatnie miejsce, które omawialiśmy w związku z tym, w związku z wyjątkami zajmowania prawego pasa po skręcie. Zajmiemy środkowy pas, kierunkowskaz dajemy dopiero tutaj, żeby nie za wcześnie, bo wtedy pan będzie sygnalizował, że pan przeskakuje na tamten pas, prawda? Czyli teraz włączyć już mogę, tak? Jeszcze nie, ruszając. Musi pan pamiętać, że oczywiście tutaj też ludzie inni będą jeździć niezgodnie z przepisami. Może się zdarzyć, że ktoś z lewego pasa przed maską będzie panu przecinał do skrętu w prawo, bo tam, żeby jechać w kłupsko. Tu mamy trzy możliwości. W prawo, drogą z pierwszeństwem i jedziemy bez kierunkowskazów, bo to jest linie krawędziowe, tak nas prowadzą. I w lewo, w kamienną z kierunkowskazem. Kierunkowskaz. O, następny bieg. I jedziemy. I tylko patrzymy, czy ktoś nas nie zaskoczy, próbując nam robić jakiś kuku.
tutaj pada polecenie. Proszę skręcić w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Pierwsza zmiana pasa nieoznaczonego, kierunkowskaz. Przytulamy się do osi jezdni. Wyłączamy i jedziemy w lewo. Musimy pamiętać, że nie możemy wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli nie mamy możliwości zjazdu z niego. Więc jeżeli przed nami jedno auto wjechało na to skrzyżowanie, my już nie możemy wjechać, dopóki nie opuściło. Oczywiście inni za nami nie zawsze będą to rozumieli i zdarzy się panu, że zostanie pan obtrąbiony. Niemniej jednak podczas egzaminu tylko my jedziemy zgodnie z przepisami. Dodatkowo utrudnieniem może być to, że stojące przed panem auto może nic nie sygnalizować i dopiero wjeżdżając na środek skrzyżowania włączy kierunkowskaz, a wtedy my się władujemy za nim i możemy nie zjechać do zmiany świateł. W takim wypadku najlepiej, jeżeli stoimy za jakimś autem, które nie jest nauką jazdy i egzaminem, zaciągnąć sobie hamulec ręczny i tak opóźnić ruszanie, żebyśmy już wiedzieli, czy on jedzie na wprost, czy skręca w lewo. Miałem taki kilka przypadków podczas nauki jazdy, jeżeli miałem podczas nauki jazdy, to i może się zdarzyć podczas egzaminu i na to trzeba zwracać uwagę. Tutaj skręcając w lewo nie możemy przekroczyć, ustawiając się do skrętu w lewo, nie możemy przekroczyć linii krawędziowej tej jezdni sprzeciwka, żeby nie doszło do tego, że my im uniemożliwimy jazdę na wprost. O, i tutaj zatrzymujemy się, pozwalając, żeby lewy pas był wolny. I możemy sobie powoli ruszać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I kręcimy. Trzeba uważać, żeby się zmieścić tu. Linie te, które wyznaczają oś jezdni, są jednostronnie przekraczalne, więc możemy sobie bezkarnie po nich przejechać.